Witajcie, mamy kolejny dzień. Dzisiaj postanowiliśmy sobie pojechać do Trogiru. Mamy ile? 110 km do Trogiru, nie zajmie 2 godzinki jazdy drogą wzdłuż Adriatyku, także pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Stare miasto, jest tam soróweczka, później coś zjemy. I na plażę, nie wiem czy pojedziemy na plażę tutaj właśnie w Trogirze, czy to może, bo znajomi są w okolicy Brodaryki, może tam do nich pojedziemy też. W okolicy Szczypiennika to jest. I tam zwiedzimy. Także dzisiaj taki też bez planowania. Ruszamy z rana i zobaczymy, co będzie się działo. Sobie z góry zrobimy teraz jakieś zdjęcia. To jest całość, miejscowość chyba Otok. Otok coś tam, nie pamiętam dokładnie nazwy, a tam jest za tym wzgórzem kawałkiem jest Trogir. Tak to wygląda. No i te wysepki fajne. Że troszkę wysoko, a my jedziemy tam, aż tam na dół się dostać i tam właśnie do Trogiru. Potrafiliśmy, że samolot tam ląduje, bo tam już jest lotnisko blisko Splitu, albo to jest lotnisko Trogir, nie wiem. I my idziemy tam, tam jest ta stała starówka, tam będziemy. To udało mi się zaparkować na bezpłatnym parkingu, także jeszcze nawet w cieniu, także całkiem. No teraz pójdziemy, przejdziemy się, zobaczymy co tam jest ciekawego. Czerwone światło może. Tam te wzdłuż palenki fajne wyglądają, nie? A tam jest drugi most łączący. O, ale rafa ładnie zrobiona. A to chyba sztuczne. Niemożliwe, że to jest. Nie wiem. I to są fajne te uliczki. Nie? Trochę cienia jest przez to. Wąziutkie uliczki. I cień. I cień. No, na pewno się zgubimy. A po co parasolki tu wiszą? To są parasolkowe krainy. Ale gdzie idziemy? No gdzieś przed siebie. W takiej ulicy tam nie się zrobić zdjęcie. Ty też powinnaś wziąć wreszcie. To nie ta uliczka. Dlaczego? Brama wtedy. O, czyli ślepa uliczka jednak trafił. Fajna miejscowość. Ale na co dzień chodzi po tych kamieniach, to tak w porze deszczowej jest ślizgało. Nie? Nie wyszliśmy do głównej. Tu się ma. Tak, to jest fart.
Instynkt. I w lewo. No tu jechaliśmy. Nie wiem, co to jest, jaki zameczek. Twierdza jakaś. Zobaczymy. Znając życie, wejście płatne. Zobaczymy ile. A tam z góry to mogą być fajne widoki. No i te palemki fajnie wygląda. Ta jedna coś okrojona bardzo. Ale reszta ładnych. I wycieczka jakaś będzie płynąć gdzieś taksówką wodną. Nie wiem gdzie. A, możemy zdjęcie cyknąć. Fortin. Jesteśmy teraz w lokalu Fortin. Opinie mamy bardzo dobre. Tu się dogadamy. Menu też jest w języku polskim, także można też się swobodnie porozumieć, ale ja i tak wiedziałem co i jak to zamówić. Fajna opcja, bo dalej mam taki podgrzewacz. Zostaniemy mięso na tym. Oliwa do spróbowania oczywiście z pieczywkiem. No zobaczymy jakie duże porcje są. Umówiliśmy talerz mięsny i pizzę akurat, także myślę, że czwórkę spokojnie się najemy. Lignie, bardzo smaczne. Prażune. I sałateczkę wzięliśmy do tego. Do mięsa będzie, nie? Wyszliśmy z knajpki. Zjedzone, bardzo, bardzo dobre. Miałem nagrać wam talerz, który mięsny przyszedł. Ale no nagrywałem, ale nie włączyłem kamery. Nie wiem jak to się stało. Już to nie mój pierwszy raz. Porcja teoretycznie dla dwóch osób, ale niestety, nie do zjedzenia przez dwie osoby. Na trzy osoby spokojnie. Także my wzięliśmy talerz mięsny, lignie prażone i pizzę margaritę na cztery osoby i no zostało. Nie daliśmy rady zjeść. A na koniec jeszcze oczywiście poczęstunek rakiją dla zadowolonych klientów. No, to teraz idziemy sobie do... Tu idziemy. Tędy chodźcie. Tu idziemy. I tam można chyba wejść też, albo zamknięte, nie wiem. Tam nie widać nikogo, bramy zamknięte, że chyba nie da się wejść.